Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym wydaniu programu pod tytułem Rozmowy na lepsze jutro. Ja się nazywam Monika Mularska-Kucharek i mam przyjemność poprowadzić dla Państwa ten program. Dzisiaj gościmy moją bardzo serdeczną koleżankę, ale też osobę, która wiele wniosła w temat, o którym chciałabym porozmawiać, ponieważ tematem przewodnim dzisiejszego spotkania jest bycie kobietą we współczesnym świecie. Witam Cię serdecznie, Moniko. Dzień dobry, witam. Dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie. I jest to pewna inauguracja, ponieważ razem z Tobą rozpoczynam cykl programów, których celem jest poprawa jakości życia, ponieważ patrzę tak dość, bym powiedziała, dalekosiężnie. Chciałabym, aby ten program przyczynił się do tego, żeby ludziom żyło się trochę lepiej, żebyśmy zmieniali swoje schematy myślenia. A dziś zapraszam Ciebie, żebyś pomogła nam zmienić myślenie o kobiecie, kobiecie we współczesnym świecie. Pomijam już to, że siedzi przede mną kobieta spełniona. Piszesz o sobie, jestem szczęśliwą matką, żoną i babcią. Oprócz tego oczywiście bardzo aktywnie działasz, jesteś dyrektorem Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, ale też masz w swoim życiorysie aktywność stricte na rzecz kobiet. I od tego chciałabym zacząć rozmowę z Tobą. Powiedz coś więcej o tym, jakie masz doświadczenia we współpracy na rzecz kobiet. Ta współpraca z kobietami była chyba od zawsze, ponieważ pochodzę z rodziny, ja to mówię na taki roboczy swój użytek, samic alfa, bardzo silnych kobiet, które zawsze wiedziały, czego chcą, dążyły do realizacji swoich celów, realizowały marzenia. Moja mama zawsze też była bardzo dynamiczna. Zresztą wszystkie kobiety w rodzinie, mimo że były artystkami, działały na rzecz innych kobiet, działały społecznie, więc zaszczepiono mi to chyba w genach, ale i również mój dziadek, człowiek renesansu, który co prawda z wykształcenia był inżynierem, ale z zamiłowania artystą, był wielkim społecznikiem. I to on pokazał mi, że nasza wartość budowana jest z tych drobnych elementów, które dajemy z siebie innym. I że to jest tak naprawdę coś, co pozostaje po nas na zawsze. Pamięć innych ludzi, bo wytwory takie zwykłe, materialne, to sprawa ulotna, przemijająca, starzejąca się. Natomiast pamięć ludzka się nie starzeje, ta dobra pamięć. I ja o taką dobrą pamięć o sobie zawsze dbałam. I mam tę przyjemność, że wielu ludzi, z którymi się spotkałam na swojej drodze, zawsze mile mnie wspomina. I to jest chyba wartością taką, której nie da się w żaden sposób ocenić, w jakiś sposób zaszufladkować. A tak naprawdę z kobietami miałam do czynienia wtedy, kiedy działałam na rzecz różnych organizacji społecznych. Zawsze miałam w sobie taką dużą, taką chęć pomagania innym. Zawsze byłam wrażliwa na los innych ludzi, kobiet, dzieci, mężczyzn również, bo tutaj jakby nie dyskryminuję, ale dzisiaj skupiamy się na tej kobiecej części społeczeństwa. I działałam bardzo dużo nieformalnie, ale potem rozpoczęły się te ruchy właśnie społeczne, które konstytuowały się stowarzyszenia, fundacje, z którymi miałam dużo wspólnego, z taką dużą organizacją Kobiety Łódź, PL. Potem pomyślałam sobie, że warto by było włączyć się w pracę na rzecz kobiet już w ramach Partii Kobiet, która była takim dosyć silnym epizodem w moim życiu, wielkim doświadczeniem, ponieważ stworzyłam wspólnie z koleżankami, stworzyłyśmy najsilniejszy region w Łodzi. I choć partia już nie jest dla mnie tym, w czym się spełniam, bo był to taki jakiś element na mojej drodze doświadczenia, to zawsze pozostają te kontakty. I te kontakty to są właśnie tą nadrzędną wartością. Ale nadal podejmujesz działania, prawda? Z tego, co mi wiadomo, organizujesz festiwal bardzo kobiecy. Gdybyś zechciała coś więcej o tym powiedzieć. Tak, po pierwsze współpracuję z Kongresem Kobiet, zanim do festiwalu przejdę, i co roku organizujemy łódzką akcję przeciwko przemocy. Jest to taniec One Billion Rising. Co roku odbywa się on pod innym hasłem.
Współpracuję tutaj z Dagmarą Janowicz, pełnomocniczką właśnie łódzką. Współpracuję z różnymi organizacjami równościowymi, działającymi na rzecz kobiet, bo to i Centrum Praw Kobiet, i Fabryka Równości, i Centrum IN. Bardzo dużo jest tych organizacji. Wpadłam nawet na taki pomysł, jak się później okazało, chyba karkołomny, żeby ponad podziałami politycznymi zaprosić kobiety, które są liderkami różnych ugrupowań, do takiej grupy Kobiety dla Łodzi. Odbyło się nawet kilka spotkań, zaprosiłam panie z różnych opcji politycznych, działaczki społeczne, no i bardzo intensywnie działałyśmy. I choć grupa już w tej chwili nie funkcjonuje, ale osiągnęłyśmy jeden ważny cel. I gdyby choćby ten jeden cel miał być tylko osiągnięty przez tę grupę, to było warto, ponieważ my wtedy bardzo mocno walczyłyśmy o pozostawienie szpitala Korczaka dziecięcego w Łodzi. Organizowałyśmy manifestacje, pikiety i tak dalej. I ten Korczak jest. I tak sobie myślę, że dla tej jednej idei warto było to robić. Natomiast festiwal, który w tym roku miał swoją 6. edycję, rozpoczęłam realizować w 2012 roku, który miał być alternatywą dla rozgrywek piłkarskich. Wtedy pani prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska, wspólnie z dwoma panami, Jackiem Grudniem, dziennikarzem, byłym dyrektorem łódzkiej telewizji, obecnie prodziekanem kierunku dziennikarstwo w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, gdzie ja tam pracuję, i kolega Bartek Wojdak, wtedy pracownik Biura Promocji, wpadli na pomysł, żeby zrobić festiwal Łódź Miastem Kobiet. Znaczy festiwal dla kobiet, on się po prostu, ja go potem nazwałam, pani prezydent poprosiła mnie o bycie dyrektorem tego festiwalu. I tak się jakoś szczęśliwie złożyło, że ten festiwal na stałe wpisał się już w mapę wydarzeń kulturalnych miasta. Co roku organizuję go pod innym hasłem, bo był już i Pop Art, i Dobre Bo Łódzkie, i tu firmy z województwa łódzkiego się prezentowały. Były kobiety podróżniczki, było poszukiwanie mężczyzn w zeszłym roku, bo festiwal nosił tytuł Dzieci Mężczyźni. Okazuje się, że oni są i nawet przebywają na festiwal. W tym roku hasło alternatywa. Alternatywa bardzo szeroko pojmowana jako możliwość wyboru, jako drugie oblicze, inne oblicze, zjawiska bądź też działania. No i muszę powiedzieć, że szczęściem moim jest to, o czym zaczęłam mówić na początku, czyli relacje międzyludzkie. A relacje powodują to, że ludzie sobie wzajemnie polecają współpracę ze mną, bardzo wysoko to cenię. Stąd też każdorazowo, każdego roku mam przyjemność gościć na festiwalu wyjątkowe osobistości. Znaczy zaczęłaś też, Moniko, od tego, że tobie wpojono określone wartości. Ja myślę, że też jakby to ukształtowało oczywiście ciebie, to ma wpływ na to, jaką ty jesteś kobietą. Natomiast to jest też oczywiste, że ta rola kobiety, czy postrzeganie kobiety zmienia się i ona się zmieniło bardzo na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Moje pytanie takie do ciebie, jak to jest być kobietą we współczesnym świecie? No, myślę, że jednoznacznie na to pytanie się nie da odpowiedzieć. Na pewno ciekawie, na pewno inaczej niż 100, 200, 300 lat temu. A może nawet jeszcze 30, 40, prawda? Nawet tak. Ja myślę, że w ostatnich kilkudziesięciu latach bardzo mocno zmienił się wizerunek kobiety, nie tylko w Polsce, ale i w świecie. Ja nie mówię tutaj, nie będziemy opowiadać historii emancypacji, dochodzenia kobiety do głosów, prawo wyborcze i tak dalej, bo to jest oczywiste. Ja mówię tylko w ogóle o takie funkcjonowanie kobiety w społeczeństwie. Oczywiście to, że kobiety stały się samodzielne, samowystarczające w wielu kwestiach, budzi wiele kontrowersji. Dlatego, że zawsze będą zwolennicy i przeciwnicy tej nowoczesnej formy bycia kobietą, kobietą wyzwoloną. Tylko ja zawsze jestem zwolenniczką złotego środka. I po pierwsze podkreślam, że tak to jest chyba naturalnie już ułożone, że najbardziej efektywne zespoły to są zespoły mieszane, damsko-męskie. Tutaj doskonale wiesz, jako socjolog i psycholog, że to jest związane z naszymi
z naszą przede wszystkim budową mózgu i osobowością. Neuronami. Tak jest, pomiędzy neuronami. Półkulami. Wiesz jako fachowiec również, że właśnie my się wzajemnie uzupełniamy, tak? Mężczyźni dynamiczniej, na cel, my mniej ryzykujemy, ale za to patrzymy holistycznie. Dlatego też jestem zwolenniczką takich partnerstw mieszanych. I właśnie chciałam powiedzieć, że ten eksperyment, jakim była Partia Kobiet, chyba dowiódł, że jednak te organizmy, struktury jednopłciowe nie do końca się sprawdzają. I zawsze uważałam, że dobrze jest, kiedy kobiecie partneruje mężczyzna i odwrotnie, czy to w biznesie, czy w życiu. Z wielu względów, z bardzo wielu względów. Natomiast oczywiście doskonale funkcjonują kobiety w zespołach zawodowych, ale być może jest to chyba nudne, tak mi się zdaje, że to musi być nudne, że jednak ten pierwiastek, bo tak samo jak jest samo męskie grupy, że jednak ta kobieta wprowadza trochę zamieszania, prawda, w grupę męską, a i odwrotnie. I mężczyzna w tej damskiej grupie również dyscyplinuje nas, żebyśmy troszkę prościej siedziały, lepiej wyglądały i tak dalej. Chociaż twierdzi się, że kobiety malują się dla innych kobiet i chcą dobrze wyglądać dla innych kobiet. Też dla innych kobiet. A nie tylko dla mężczyzn. Natomiast dzisiaj kobiety faktycznie są mocno samodzielne, dobrze wykształcone przede wszystkim i świadome. I to jest ważne. I to jest cenne. Dlatego, że potrafią świadomie dokonać wyboru, a te, które nie potrafią, mają możliwość edukowania się, mają możliwość konsultacji co do tego, jaką drogą w życiu chciałyby iść. I prywatną, i zawodową. I teraz oczywiście jest przestrzeń dla tych kobiet, które wybierają sobie klasyczną formę funkcjonowania jako w klasycznej rodzinie, w modelu kobieta w domu opiekuje się dziećmi, mężczyzna jako ten samiec, prawda, dba o stado, dba o to, żeby w domu było co jeść i żeby było bezpieczeństwo finansowe. Odnosząc się do tego, co powiedziałaś, czyli z jednej strony bycia taką typową kobietą, tak, która oczywiście rezygnuje ze spełniania się w życiu zawodowym, poświęca się rodzinie, to ja mam takie poczucie, że właśnie teraz bardzo często lansuje się model kobiety zupełnie wyzwolonej, która być może ma prowadzić życie tak zwanej singielki i to też nie jest do końca dobre. Także to, co powiedziałaś, Moniko, żeby zachować złoty środek, ja myślę, że to oczywiście w tym aspekcie też jest bardzo istotne. Ale chciałabym z Tobą porozmawiać jeszcze na temat stereotypów dotyczących kobiet, bo ja myślę, że one nadal istnieją w społeczeństwie, przede wszystkim w społeczeństwie polskim. W jaki sposób można pokonywać, radzić sobie z tymi stereotypami dotyczącymi kobiet? No myślę, że edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Po prostu my mamy bardzo jako Polacy długą drogę do przebycia. Bardzo wiele ograniczeń, takich naszych, wewnętrznych, nie pozwala nam otworzyć się na inność. Na inność przede wszystkim choćby wyboru, tak? Drogi życiowej. Gdzieś pokutują takie właśnie stereotypy, które mówią, że no panna z dzieckiem to nie wypada. Albo małżeństwo to koniecznie musi mieć dzieci, tak? Naciski nawet, pytania. Zauważamy bardzo silny trend w tej chwili do opóźnionego macierzyństwa i tacierzyństwa, tak? Że jednak rodziny decydują się później na posiadanie dzieci, świadomie. No pozwólmy ludziom przede wszystkim decydować o swoim życiu. Tutaj też jest bardzo duża i silna rola rodziny. Ona też się trochę zmienia. Zauważmy, że ta młodzież często się szybko wyzwala spod skrzydeł rodziców. Właśnie często z powodu tego nacisku na to, aby żyć tak, jak żyli rodzice. Ja jestem zwolenniczką jednak wolności wyboru. Często zdarza się, że ten wybór dokonany przez młodego człowieka, on weryfikowany jest przez życie. Ja powiem na przykładzie swojej córki, która opowiadała mi jako nastolatka, kiedy ja gotowałam obiad, ona miała okres buntu i mówi, ja nigdy nie będę żadnych obiadków gotowała, w ogóle co to w ogóle ma być, żadne dziecko, rodzina, w ogóle rodzić nie będę, bo to jest ból, opieka nieustanna i tak dalej. No dzisiaj szczęśliwie ma rodzinę, mam 3-letnią wnuczkę, która jest oczkiem w głowie,
córka radzi sobie w domu świetnie, gotuje i jakoś też zupełnie inaczej funkcjonuje. Mhm. Jak jej przypominam tamte wypowiedzi, to mówi, ojajku, tam pamiętasz takie rzeczy. No, dlatego mówię, też taka rada dla rodziców, dajmy trochę tym dzieciom, troszkę uchylmy te drzwi, nie do końca wskazujmy od razu drogę, dajmy wolność wyboru. Dlaczego to my mamy wybierać komuś drogę, którą ma ta osoba iść? Ja jestem też takim przykładem trochę osoby, której na siłę trochę nadano kierunek rozwoju. Ja całe życie chciałam być artystką, no śpiewać, występować na scenie. Robię to dzisiaj, ale po wielu latach walki, tak, walki o tą swoją część artystyczną, którą gdzieś tam ograniczono, mówiąc, że no, skończ porządne studia, miej porządny zawód. Może to było i dobre, może na tamten moment było mi to potrzebne, ale jednak nie zrezygnowałam z własnych pasji i marzeń i robię to, co kocham, bo oprócz tego, że wykonuję zawód tak zwany porządny, czyli jestem i dyrektorem, i pracuję na uczelni, robię wiele różnych rzeczy, to jestem artystką. No, spełniasz swoje marzenia, tak? Jestem artystką, występuję na scenie, kocham to i nie pozwolę sobie tego zabrać, bo tak naprawdę to jest ta część mnie, która pozwala realizować te wszystkie może mniej atrakcyjne sfery życia. No tak, ale to też odnosi się do tego, co w terapii jest takie bardzo istotne, prawda? Że im bardziej kogoś dociskamy, mówiąc kolokwialnie, tym tak na dobrą sprawę, ten ktoś bardziej się buntuje. Więc to, co powiedziałaś, dać prawo wyboru. Oczywiście to jest moim zdaniem normalne, że próbujemy naciskać, sugerować, tylko oczywiście znów we wszystkim trzeba zachować umiar. Wychodząc od stereotypów, to myślę, że warto też zwrócić uwagę, że faktycznie te kobiety nie mają łatwo w współczesnym świecie, ponieważ z jednej strony, oczywiście, tak jak powiedziałaś, zachęca się je do tego, żeby zmieniały swoje życie. Edukacja czy uświadamianie, kampanie społeczne robią w tym aspekcie bardzo dużo, ale z drugiej strony, kiedy prowadzę terapię, kiedy prowadzę warsztaty, to obserwuję, że kobiety bardzo odczuwają konsekwencje tylko w sensie psychicznym, to znaczy pojawia się nagle taki konflikt ról, czy ja mam być dobrą matką, czy mam świetnie realizować się w pracy. Myślę, że tutaj mężczyźni mają o tyle lepiej, że na nich nie spoczywa taki obowiązek realizowania tych dwóch ról w takim samym stopniu, czyli bycia ojcem i bycia pracownikiem. Natomiast kobiety często zastanawiają się nad tym. Moniko, czy twoim zdaniem istnieje ideał kobiety? Nie, no to wiesz, to zależy, kto pyta. Ja pytam. Wiesz co, bo myślę, że każdy ma swój jakby wzorzec. Tu nie ma, na szczęście jesteśmy piękni, bo jesteśmy różni. Gdyby tak było, no to nie wiem, co by robili wszyscy ludzie na świecie, którzy tak bardzo różnią się od siebie, prawda? Ja myślę, że piękno i ten ideał to jest bardzo indywidualna sprawa. Bo dla jednego człowieka najważniejsze jest to, żeby było wszystko przewidywalne na przykład, tak? Żeby w domu zawsze był ten obiad na odpowiednią godzinę, nie żeby były czyste okna. Natomiast dla drugiej osoby to będzie miało mniejsze znaczenie. I ja bym unikała w ogóle takiej generalizacji, prawda? Ja myślę, że cały sens życia polega na tym, żeby odnajdywać ludzi, z którym jest nam po drodze. Czyli takich ludzi, w których towarzystwie czujemy się lepiej, a nie gorzej. Jeśli chodzi o związki, to też to się zmienia z wiekiem po pierwsze, bo inne aspekty są ważne dla 20-parolatka, inne dla 30-parolatka, inne dla 50-latka, aż zupełnie inne dla 70-latka, ale to już jest temat na inną rozmowę. I tutaj nie da się tego zdefiniować, prawda? Bo ja muszę powiedzieć, że u mnie bardzo zmienił się ten ideał mężczyzny, patrzę z perspektywy lat. Kiedyś zupełnie inne miałam wyobrażenie o tym ideale, a dziś zupełnie inne aspekty są dla mnie ważne. Ja zapytałam dość przekornie, ponieważ pewnie wiesz, że często mówi się o tym, że mamy właśnie idealną kobietę i idealnego mężczyznę i
Są oczywiście odpowiednie wymogi, kryteria, w które trzeba się wpasować. Oczywiście już jako terapeuta czy socjolog mogę powiedzieć, że to nie prowadzi do niczego dobrego, tak? Szczególnie dla młodych osób, które właśnie chcą spełniać te wymogi, ale myślę, że faktycznie jest tak, że nie ma w ogóle chyba takiego ideału, prawda? Że to my sobie go tworzymy w swojej głowie i dobrze, gdyby kobiety też miały taką świadomość, że to piękno może być w nas, że niekoniecznie muszę mieć wymiary takie, a nie inne, niekoniecznie muszę mieć piękną i gładką cerę i być szczupła, tak jak to na przykład wypada, prawda? Bo taki jest trend, bo taki jest wzorzec, ale ten uśmiech, czasami pogoda ducha, czy właśnie taka radość życia, pozytywne nastawienie drugiego człowieka, to też coś, co daje nam szansę na to, żeby żyć w zgodzie z sobą i być szczęśliwą. Jak rozwijać swoją kobiecość? Pytam kobietę, która tej kobiecości ma w sobie dość dużo. Gdybyś zechciała nam uchylić rąbka tajemnicy. Kobiecość. Kobiecość to jest coś też trudnego do zdefiniowania. Mhm. Mężczyźni twierdzą, że to jest coś, co się po prostu ma w sobie. Mhm. I to nie zależy od wymiaru, rozmiaru, wieku, czy stylu, ja nie wiem, czy nawet stylu bycia, to bym zawahała się troszkę. Mm-hmm. Dlatego, że niekoniecznie bycie kokietką oznacza bycie kobiecą. Ja na przykład nie jestem kokieteryjna i wydawało mi się, że kompletnie nie jestem typem kokietki czy uwodzicielki. Absolutnie nigdy się nie postrzegałam, tak? Mm-hmm. Wręcz przeciwnie, uważam, że jestem dosyć prosta w obsłudze, jak ja to mówię, że jestem dość taką bardziej chłopczycą niż dziewczęcą. Mimo, że to z tego względu, że uprawiałam sporty całe życie i byłam bardziej kobietą kumplem niż taką filigranową laleczką. Jakie było też moje zdziwienie, kiedy usłyszałam parokrotnie o sobie, że ja to taka jestem właśnie... Kobieca. Kobieca, że właśnie uwodzicielska i tak dalej. Ja kompletnie o sobie nie myślałam w tych kategoriach. No i nawet kiedyś dociekałam, jak to jest. Ja mówię, no ale przecież ja nie robię jakichś słodkich minek, nie stylizuję się jakoś, prawda, i tak dalej. No nie w tych kategoriach takich stereotypowych być może. Ale wtedy właśnie usłyszałam, że to jest to coś. To jest to takie coś, co się właśnie ma w błysk w oku, jakieś takie nie do końca zdefiniowane rzeczy. No, ale jednak są pewne jakieś takie zasady, tak? Co na pewno sprawia, że jest się kobiecą. Przede wszystkim bycie naturalną. To jest podstawa. Każda sztuczność, każdy fałsz sprawia, że tracimy na wartości jako kobieta. W ogóle jako człowiek, tak ogólnie. Co jest sexy? Sexy jest bycie właśnie sobą, bycie naturalną, bycie w zgodzie z własnym, z własnym wnętrzem. Mhm. Byłabym zupełnie nie sobą, gdybym tu wystąpiła właśnie w jakimś bardzo sztywnym garniturku, w upiętych gładko włosach, nie w swojej standardowej fryzurze, bez bransoletek i tak dalej, tak? Byłabym wtedy jakąś kreacją. Coś innego chciałabym przekazać. Natomiast kiedy jest się sobą, to chyba jest wtedy najłatwiej zachować ten seks appeal. No i myślę, że jednak umiejętność słuchania jest ważna. To jest też bardzo sexy. Mężczyźni uwielbiają kobiety, które potrafią słuchać. To jest taka dobra rada. Poza tym lubią kobiety uśmiechnięte. Uśmiech naprawdę dodaje urody bez względu na sytuację, więc polecam... I wiek, tak. Polecam uśmiech, on otwiera naprawdę wiele drzwi i wiele serc. Bez względu też na płeć, to dodatkowo panom też. Natomiast co jeszcze? Na pewno bycie zadbaną, tak? Też bez względu na wiek. Bez względu na wiek. No i uwaga, nie popadać w pułapkę. Ja to nazywam na swój użytek dzidzią piernik, żeby się nie stać. A jak nie stać się dzidzią piernik? No to znaczy popatrzeć sobie w PESEL. I powiedzieć tak, no może już te lateksowe gety nie dla mnie, tak? Albo może już nie te różowe koronki. Chociaż rzeczywiście znam parę kobiet, które by tutaj zakrzyknęły, że a dlaczego, jak mam na to ochotę. Nie, no oczywiście, każdy ma prawo wyboru. I bierzmy za to odpowiedzialność. Natomiast
Miejmy też w głowie to, żeby być takim dobrym krytykiem. Dobrym krytykiem. Ale też i kochać siebie. Bardzo sexy jest miłość do samej siebie. To znaczy, jeżeli my nie pokochamy siebie, a mnie ta miłość trochę czasu zajęła. No ja tak nie kochałam siebie od razu, żeby było jasne. Zawsze uważałam się za mało atrakcyjną, za nazbyt puszystą i że w ogóle to nie może się podobać, prawda? I tak. Czyli jak typowa kobieta. Typowa kobieta. Zawsze byłam nie taka, nie śmaka, to miałam za małe, to miałam za duże i tak dalej. Potem okazało się z wiekiem, że w ogóle ja mam jakiś spaczony obraz samej siebie, bo ludzie zupełnie inaczej mnie postrzegają. Zawsze się z tym nie godziłam i dziwiłam się. Teraz już to akceptuję. Tak. Teraz przyjmuję, że tak jest. Więc jeśli ktoś mówi, że fantastycznie wygląda, ja mówię, dziękuję bardzo. To też to jest takie i sobie sama to powtarzam, tak? Jasne. Jeżeli macie panie, te, które nas słuchają, tak? Taki problem, czy ja jestem w porządku. No w porządku będę wtedy, kiedy ja się będę czuła w porządku, tak? Jeżeli jestem dobrym, przyzwoitym człowiekiem, uśmiecham się, mam, zadbana jestem przede wszystkim, to każdego na to stać, żeby być zadbaną. I jestem dobra, miła, uśmiechnięta, to już jest więcej niż połowa sukcesu. Natomiast mówię, każda złość, każda złośliwość, każde, ja to mówię, brud na charakterze, wychodzi nam na twarzy. Wierzcie mi, panie, te panie, które są uprzejme, miłe, łagodne, starzeją się pięknie. Te, które mają diabła za uszami, te, które są, gromadzą w sobie negatywne emocje, zawsze szybciej się starzeją i jest im samym ze sobą źle. A jeżeli nam samym ze sobą jest źle, to nie jesteśmy wtedy piękne i sexy. To na pewno innym też jest źle. No na pewno. Mamy w głowie lustrzane neurony, które odzwierciedlają ludzkie emocje, tak więc jest, tak jest. Myślę, że to też jest takie oczywiste gdzieś w życiu takim codziennym, natomiast nie potrafimy sobie tego wytłumaczyć. Natomiast Moniko, no, zaczęłaś od kobiecości, przeszłyśmy po temat bycia sexy, ale myślę, że to się ze sobą oczywiście bardzo łączy. I też i to nie dotyczy tylko bycia sexy, mówię też w kontekście intelektualnym. Oczywiście. Dlatego, że bardzo wielu mężczyzn uwielbia, że bardzo sexy jest kobieta inteligentna. To jest też ważne, że nie możemy oddzielić tego zewnętrza od wewnętrznych naszych cech. To wszystko jest jedną wielką powiązane. Ale na pewno to, co tutaj powiedziałaś i mam nadzieję, że to tak wybrzmiało, że to, na co mamy wpływ, to przede wszystkim na to, jak siebie postrzegamy. Tak, żeby mieć taką świadomość, że to właśnie to piękno zależy od piękna wewnętrznego. I ja też oczywiście bardzo zawsze zachęcam uczestniczki swoich szkoleń, czy też w terapii do tego, żeby najpierw przyjrzeć się sobie. Mamy taką ochotę, żeby zmieniać innych. Kobiety uwielbiają zmieniać swoich partnerów, ale w takim sensie, że oczywiście liczą na to, że oni się zmienią. Natomiast wydaje nam się, że to my jesteśmy takie idealne. Nie jest tak do końca. Nikt nie jest idealny, ale myślę, że zanim zaczniemy zmieniać innych, warto zacząć od siebie, przyjrzeć się sobie i być może trochę częściej do siebie się uśmiechnąć, tak jak powiedziałaś, tak? I z takiej kobiecości wykrzesać znacznie więcej, niż nam się wydaje. To prawda, bo wiesz co, tak mi się teraz wydaje, że ludzie idealni to są w ogóle nudni. No bo jeśli coś już jest skończone, to ono się już nie rozwija. A jak się nie rozwija, to jest nudne. To za chwilę zaczyna się cofać. A wydaje mi się, że to, że się rozwijamy w każdym aspekcie życia, bo można duchowo, intelektualnie, różnie i fizycznie też, jest też bardzo cenne i stanowi o naszej atrakcyjności ludzkiej, nie tylko kobiecej, bo to dotyczy również panów. Oczywiście. Natomiast podsumowując, zaczęłam dzisiaj od tego, że postawiłam sobie taki cel. Chciałabym, aby ten program poprawiał jakość życia ludzi. Dzisiaj skupiłyśmy się na tym, żeby poprawić życie. Może trochę dać takiego poczucia, tak, szczęścia, tak, kobiet. Bo jest to bardzo ważne. Coraz częściej mówi się o tym, że ta jakość życia jest taka istotna i że bycie szczęśliwym jest ważne. Kiedyś przywiązywało się do tego mniejszą wagę. Dzisiaj się o tym mówi i mam ogromną nadzieję, że rozmowa z Tobą, Moniko, przyczyniła się do tego, że ci, którzy nas słuchali, bo zakładam, że to mogą być również mężczyźni, którzy nagle spojrzą być może trochę inaczej na swoje kobiety, może trochę inaczej będą myśleć, prawda? Ale mam
też ogromną nadzieję, że bardzo dużo wzięły sobie z tego kobiety. I bardzo Ci dziękuję za to, że zechciałaś podzielić się. Bardzo proszę, bardzo proszę. Ja mam nadzieję też i chciałabym zachęcić może wszystkich Państwa, którzy nas słuchają i mają jakieś pytania, możemy oczywiście na te pytania odpowiadać. Zarówno Ty jako terapeutka, ja jako kobieta no, doświadczona życiowo i zawodowo również. I być może w kolejnych programach powiesz Państwu, gdzie te kierować mogą te pytania, bo myślę, że warto o tym rozmawiać. Ja myślę, że tak. Nie wprost wprosiłaś się na kolejny program, a ja Ci obiecuję, że zaproszę Cię tak, jeszcze raz. Jak już będziemy miały swój taki, wiesz, mały blog, to wtedy będą Państwo mogli do nas pytać, zadawać pytania, czy mailowo, i my możemy nawet na te pytania, a Ty również, odpowiadać i odnosić się do nich nawet tutaj na antenie. To teraz pojawiła się pewna misja, którą można jeszcze przy okazji realizować. A jak coś jest z misją, to tak na pewno jest bardzo użyteczne. Bardzo Państwu dziękuję, zarówno Wam, drogie Panie, które poświęciłyście czas i posłuchałyście, pooglądałyście nas, ale również Wam, drodzy Panowie, ponieważ mam nadzieję, że te treści, które pojawiły się w tym programie, przyczynią się do tego, żeby było Wam lepiej, żeby żyło się Wam trochę inaczej. To oczywiście bez ideałów, bez narzucania może oznaczać zupełnie coś innego dla każdego z Was, ale życzę Wam w swoim imieniu i oczywiście w imieniu zapewne mojego gościa, żeby to życie było miłe, radosne, żebyśmy się do siebie uśmiechali. Bycie kobietą może nie jest najłatwiejsze w dzisiejszych czasach, ale pewnie nigdy nie było łatwe. Natomiast korzystajmy z tego, co daje nam życie w ogóle, co dają nam inni ludzie, i tego Państwu życzę. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia.